Do tej pory poznaliśmy nazwiska 3 z 4 wiceprezydentów Wrocławia. 10 czerwca Urząd Miejski ogłosił, kto obejmie ostatnie wolne stanowisko. Jest to kolejny przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj mamy przyjemność przedstawić Państwu osobę, którą zresztą wszyscy doskonale znają. Myślę, że znają kompetencje, które cenią, i osobę, którą po prostu lubią, czyli pana mecenasa Michała Młyńczaka. Michał Młyńczak będzie odpowiedzialny za Departament Strategii i Rozwoju oraz Departament Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego. Jest jeszcze jeden niezwykle ważny obszar spraw, który pozostanie w tej kadencji dla nas dużym wyzwaniem. To są kwestie zasobu komunalnego i nieruchomości. To jest ten drugi departament, który chcielibyśmy powierzyć panu prezydentowi, czyli no nie zazdroszczę. Roboty będzie dużo, coś o tym wiem. Michał Młyńczak należy do Platformy Obywatelskiej od roku 2014. Świeżo mianowany wiceprezydent był w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej wiceprzewodniczącym Komisji Architektury. Faktycznie Michał Młyńczak został rekomendowany przez zarząd nasz Platformy Obywatelskiej Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego. Wczoraj odbył się zarząd, przedstawiły się dwie kandydatury. Michał uzyskał naszą rekomendację, zatem nie ma co czekać. Wrocław potrzebuje już pracy, zwłaszcza ten obszar, którym ma zająć się Michał. Do zadań nowego wiceprezydenta należeć będzie też powołanie architekta miejskiego, którego funkcja ma mieć wymiar kolegium ekspertów, a nie pojedynczej osoby. Oczywiście architekt miejski jest niezwykle istotny, tak samo jak i miejski konserwator zabytków. Wydaje się, że obie te funkcje, instytucje w strukturach urzędu powinny zaistnieć. Niemniej to wymaga zarówno dyskusji, jak i rozwagi w podejmowaniu tych decyzji. Michał Młyńczak podkreśla jednocześnie, że program wymiany pieców kopciuchów z mieszkań komunalnych idzie sprawnie, ale już od 1 lipca całkowicie zabronione będzie używanie takich pieców, a w zasobie komunalnym pozostało jeszcze sporo niewymienionych instalacji grzewczych. Wydaje się, że ten program powinien być kontynuowany, także czy to w perspektywie najbliższego miesiąca, czy nawet kilku miesięcy. No ale chyba nie zdążymy przed tym oficjalnym zakazem w lipcu, prawda? No, będziemy patrzeć i rozważać, jak to, w którym kierunku i jak to będzie prowadzone. Piotr Kaźmierczak, Echo 24.